Tomasz Pryl na nowotwór choruje od kilku lat i jest po pierwszej chemioterapii. Powstanie ośrodka w Jeleniej Górze, jak mówi, pomoże wielu osobom w leczeniu. Była Legnica, był Wrocław, w tej chwili mamy to na miejscu, na tym samym poziomie, co we Wrocławiu i w Legnicy. W związku z tym ludzie, którzy mieszkają tutaj, już nie muszą jeździć, rodziny nie muszą dojeżdżać, to są co prawda dniowe pobyty, ale jest to duże, ogromne ułatwienie. Na Dolnym Śląsku leczy się ponad 80 tysięcy pacjentów onkologicznych. Zapotrzebowanie na specjalistyczne ośrodki, które nie tylko diagnozowałyby pacjentów, ale także poddawały ich leczeniu, stale rośnie. Naszą naczelną zasadą jest leczyć na najwyższym poziomie, ale blisko miejsca zamieszkania pacjenta. Dolnośląskie Centrum Onkologiczne to są najlepsi specjaliści na terenie Dolnego Śląska, którzy zajmują się leczeniem chorób onkologicznych. Inwestycja kosztowała około 30 milionów złotych, z czego prawie 20 przeznaczono na specjalistyczny sprzęt do radioterapii, w tym najnowocześniejsze tomografy i akceleratory. To jest akcelerator firmy Variant, który służy do napromieniania pacjentów, czyli ostatnia już faza po tej fazie przygotowania leczenia, już realizacji terapii, ale również tu z boku te dwa przyrządy, stąd emitowane jest promieniowanie rentgenowskie, tam jest matryca, na której odczytywane jest to promieniowanie już po przejściu przez pacjenta. I to są urządzenia, które służą i bardzo pomagają w weryfikacji ułożenia chorego. Oprócz radioterapii w ośrodku działać będzie także przychodnia, z której skorzystać będzie mógł każdy mieszkaniec regionu. Wszystkie usługi świadczone przez nas ośrodek będą się odbywały w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla pacjentów ważna będzie bliskość szpitala. Będzie możliwość kompleksowego leczenia pacjentów onkologicznych w Jeleniej Górze. Mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej częściej zapadają na choroby onkologiczne niż mieszkańcy na przykład Wrocławia. Po byłych i kopalniach, chociażby mi okolice Nowej Rudy, Kamiennej Góry. Stąd uważam, że DCO bardzo dobrze zrobiło, że tą filię tutaj uruchomiło. Jeleniogórska filia Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego rocznie przyjmie nawet 800 pacjentów.